Adam, Adam Roszkowski i Oskar Ziłkowski nie zwalniają tempa i znów stali się powodem do dumy polskich sportów siłowych. Po tym jak w czerwcu zostali drużynowymi mistrzami świata SCL w Finlandii, tym razem wystartowali w indywidualnych mistrzostwach Europy Official Strongman Games w Londynie, Skąd przywieźli złoto oraz srebro? Posługując się zapisem wideo zawodów, omówię i przeanalizuję ich start oraz skomentuję wszystkie konkurencje, w których wzięli udział. Zapraszam do oglądania. 11 sierpnia 2023 roku w Londynie rozpoczęły się trzydniowe Mistrzostwa Europy o ESG. Każdego dnia na zawodników czekały po dwie konkurencje. Pierwszą z nich było podniesienie 150 kg belki nad głowę na ilość powtórzeń w czasie 60 sekund. Do konkurencji wychodziło po dwóch zawodników jednocześnie. Jako pierwszy z Polaków wyszedł Ziółek. Wychodził w trzeciej parze, razem z Tomem Place. Ziłek wiedział, że aby objąć prowadzenie w zawodach, należy podnieść belkę sześć razy i tyle też zrobił. Został liderem i musiał poczekać na to, co zrobią jego rywale. W czwartej parze do belki wyszedł Czech Andrzej Foytu. To rekordzista świata juniorów w wyciskaniu belki. Jest statycznie bardzo mocny i to udowodnił też w Londynie. Wykonał aż osiem powtórzeń i objął prowadzenie w zawodach, spychając Ziółka na drugie miejsce. W ostatniej piątej parze wychodził drugi z Polaków, Rosko. Miał on pełen podgląd sytuacji na to, jak wypadli jego rywale i chciał to wykorzystać. Gdy wykonał szóste powtórzenie i zrównał się z Ziółkiem, chciał jeszcze raz unieść belkę nad głowę, lecz nie starczyło już mu na to czasu. Odmierzany czas 60 sekund skończył się, gdy wykonywał siódme powtórzenie, a belkę miał już na klatce piersiowej i zamierzał się do podrzutu. Zabrakło może dwie sekundy, by skończyć pierwszy konkurs z drugim wynikiem. Ostatecznie obaj Polacy wspólnie zostali wiceliderami ze stratą półtora punktu do reprezentanta Republiki Czeskiej. Drugą konkurencją zawodów było przenoszenie 420 kg Joka. Ziółek szedł w przedostatniej parze z Rianem Benetem. Anglik zrobił dobry wynik. Trasę o dystansie 20 metrów pokonał w czasie 14 sekund i o 3 sekundy wyprzedził Polaka. Do tego momentu była to najszybsza para i wydawać by się mogło że ciężko będzie Roszkowskiemu i Fojtu pokonać Anglika nic jednak mylnego to jak z jokiem przebiegł się Rosko, wprawiło w osłupienie naocznych widzów z kolinem brusem i bilem kazmajerem na czele jako jedyny przełamał granicę 10 sekund i wygrał drugi konkurs czas jaki osiągnął to najwyższy poziom nieosiągalny przez niejednego pro tak zakończył się pierwszy dzień zmagań z 17 punktami prowadził andrzej Fojtu, który wyprzedzał o pół punktu roszkowskiego i o 3,5 i Trzeciego w punktacji ogólnej Ziółkowskiego. Kolejny dzień Mistrzostw Europy zaczął się od konkurencji biegów z workami. Konkurencja polegała na tym, by worek o wadze 140 kg przenieść na odległość 10 metrów, przerzucić go przez joka, wrócić się po drugi tak samo ciężki worek i zrobić z nim to samo. Następnie znów przebiec 10 metrów, by odłożyć worek na podest i z drugim workiem zrobić podobnie. Typowa konkurencja biegana, w której najlepiej odnalazł się Ziółek i zrobił najlepszy czas. Różnica czasowa między Oskarem Ziółkowskim a drugim Patrykiem Hejs wynosiła tylko 0,2 sekundy, natomiast między trzecim Roszkowskim a czwartym Fojtu trochę ponad pół sekundy. Cała ta sytuacja spowodowała, że na półmetku zawodów na prowadzenie wyszedł Rosko. Miał na swoim koncie w punktacji ogólnej 23,5 punktów, Fojtu 23, a Oskar 22,5. Czwartym konkursem zawodów były martwe ciągi. Zadaniem zawodników było podniesienie sztang ważących kolejno 300, 320, 340 i 360 kg. Roszkowski podniósł pierwsze trzy sztangi, a czwartej już niestety nie dał rady. Było już jasne, że straci prowadzenie w zawodach i ostatecznie po dwóch dniach zmagań zajmował trzecią pozycję. Ziółek natomiast spisał się najlepiej ze wszystkich i podniósł wszystkie cztery sztangi z najlepszym czasem. Do konkurencji wychodził w parze z Hejesem, który robił to szybciej od niego. Jednak przy ostatniej sztandze zakładał paski z obawą, że uścisk nie wytrzyma mu i sztanga wypadnie z dłoni. Ziółkowski jako jedyny wszystkie cztery podejścia zaliczył bez użycia pasków i na ostatnim ciężarze wyprzedził Hayesa i wygrał konkurs. Po drugim dniu zawodów miał 31,5 punktów, Andrzej Fojtu 30, a Adam Roszkowski 27,5. Trzeci dzień zmagań zaczął się od spaceru Bushmena. Wygrywał ten, który starczą o wadze 190 kg zajdzie najdalej. Obaj Polacy zrobili podobne wyniki. Oscar przeszedł 41 metrów, Adam 40. Odpowiednio zajęli czwarte i piąte miejsce. Tom Place, który był trzeci, zaszedł na odległość 43 metrów, drugi Andrew Flynn, 51, a zwycięzcą w Bushmenie został Patryk Hayes. Zrobił on wynik 56 metrów. Andrzej Fojtu, który był największym zagrożeniem DLA Polaków w całych zawodach w Bushmenie. Zajął szóste miejsce, co sprawiło, że Ziółek tylko powiększył przewagę nad nim do 3,5 punktu, a Rosko przed ostatnią konkurencją był trzeci z półtora punktem straty do Czecha i pięcioma punktami przewagi nad czwartym w punktacji zasadniczej Ryanem Benetem. Wydawać by się już mogło, że pewne jest, że Oskar Ziółkowski zostanie mistrzem Europy, a Adam Roszkowski stanie z nim na podium. W ostatnim konkursie na zawodników czekały cztery sztabki ważące kolejno 200, 210, 225 i 240 kg, które należało wnieść po schodach. Ziółek już w marcu na Arnold Classic w Ohio, gdzie został Pro, udowodnił, że po schodach biega szybko. To jednak, jak spisze się na nich rosko, było już wielką niewiadomą. Wychodził do pojedynku w przedostatniej parze z anglikiem Rianem Benetem. Wygrał z nimi z czasem 33 sekund, zajmował trzecią pozycję i musiał poczekać na to, co wydarzy się w ostatnim pojedynku Ziłkowskiego z Ziłek wygrał swój pojedynek z czasem gorszym o sekundę od Rosko i zajął w schodach czwarte miejsce. Natomiast drugi do tej pory w punktacji ogólnej Czech zrobił dopiero szósty wynik i spadł z drugiego na trzecie miejsce. Oskar Ziłkowski z 43,5 punktami został mistrzem Europy Official Games.